Witajcie. Dzisiaj niedziela. Krótki filmik z wycieczki pieszej nad Bodeńskim. Kaczki pływają, siedzą na brzegu. Woda czysta. Dźwięk znajomy. I kochamy. O, mewy sobie pływają. Łabędzie gdzieś tutaj też widzieliśmy, ale właściwie to jeden dyżurny był taki. Tutaj na wodzie takie sobie, nie wiem, pewnie to restauracja, w tej chwili zamknięte. Byliśmy tam na tym mostku, ale tam nie wolno chodzić. O, a tutaj taka ładna mewka. No i poleciała. Co, słuchajcie, no czego się dowiedziałem ciekawego od kolegi. Rozmawiał ze swoimi kolegami, tam mają piętro wyżej mieszkają niż ja. Jest tam kilku Polaków. No i słuchajcie, wypływają tutaj ludzie na środek, gdzieś tam, łódką. Ciekawostką jest to, że jak przyglądałem się tutaj parę razy tej wodzie, no to jeszcze ani jednej ryby nie widziałem. Natomiast na środku, przy wypłynięciu łódką, są tam, słuchajcie, szczupaki można łowić. Ale tak ogromne, że tam powiedzmy takiego metrowego szczupaka, to jest normalne. Szczupaki 70-80 cm uznawane są za małe. No i okazuje się że z opowieści, z przekazów, że to jezioro jest nafaszerowane wręcz szczupakami i każda złowiona sztuka musi być zabrana, nie można go wpuścić. Takie coś. No może to dla wędkarzy rzeczywiście jest raj, no ale na przykład gdybym się wybrał tutaj, bo wędki wziąłem ze sobą, ale gdybym się wybrał powiedzmy, no to nie bardzo mam co z tym szczupakiem zrobić. Warunków tutaj nie ma za bardzo takich do tego, żeby sprawić powiedzmy 10 kg ryby. A jak się wypływa w rejs taki powiedzmy na parę godzin i no to są szanse złowienia kilku sztuk, no to teraz wyobraźcie sobie, że łapiemy 5 takich powiedzmy, 4 takie po 10 kg, no to trzeba mieć już konkretną zamrażarkę, żeby to sprawić, a no nie ma takich warunków, także to... No jestem. A to po prostu no nie daje możliwości realnego wypłynięcia w cudzysłowie w morze. Jednakowoż fajnie by było wypłynąć. Kto wie, może za tydzień się wybierzemy, jeśli pogoda będzie sprzyjała. A to jeszcze się okaże. No. Znowu po drugiej stronie Niemcy. Po lewo brzeg szwajcarsko-niemiecki. Tam z tamtej strony Austria. Także tak to wygląda. W takim miejscu jesteśmy. Tutaj takie no, moje subiektywne zdanie, co to jest, no nikt tego nie wie, taka nowoczesna sztuka, o ile w ogóle to można sztuką nazwać. U nas lepsze rzeczy na złomie się znajduje, no ale oni tu po prostu takie rzeczy mają, no i nie ma o czym gadać. Co jeśli chodzi o takie ciekawostki? No trawka zadbana, przystrzyżona. Ładnie tutaj w ogóle jest, cisza, spokój dzisiaj, tam jakaś restauracja, później do niej podejdę, zobaczę co tam jest, może akurat coś fajnego, w sensie jakieś takie miłe miejsce i zastanawiam się, czy rzeczywiście tutaj nie przyjechać. O, a tam proszę ja Was, kormoran sobie siedzi na tym okrągłym czymś, pewnie będzie łowił. No i czy nie przyjechać tutaj na przykład z rodziną, zabrać na taką małą wycieczkę. Poczekajcie, zrobię koledze zdjęcie i zaraz wracam do relacji. No. Także idziemy sobie, słuchajcie, tutaj brzegiem jeziora. Tutaj ta restauracja, o której wspominałem. Taki sobie skwer. Tutaj deptak. Tam jakieś widzę dźwigi, żurawie czy coś, taki jakiś jest cypel, nie wiem. No trochę daleko, żeby tam pójść. Ale by można. Budynki przemieszane, stare z nowymi. Tam na górze, nie wiem czy to widać, ale już śnieg leży. Dla mnie to dosyć niepokojąca sytuacja, bo nie przyjechałem na śnieg, tylko do roboty. Brzeg umocniony. Widać takie potężne kamienie zalane betonem, żeby to się tutaj nie ulegało żadnej erozji. Plac zabaw. Słuchajcie, no tu musi być całkiem fajnie latem. Naprawdę przyjemnie. Pewnie woda ciepła.
całkiem fajnie. No ta woda czysta to mnie naprawdę, słuchajcie, tutaj no bardzo mi się podoba. Nie jest to częsty widok, żeby tak czystą wodę oglądać. Widać tutaj Szwajcarzy, Niemcy, Austriacy bardzo dbają o to, żeby taka ta woda pozostała. Jak na razie im się udaje. Ogólnie miejsce zadbane, plac zabaw. Z dziećmi można przyjechać. Teraz co? Mamy właściwie koniec jesieni. Dzisiaj jest 1 grudzień. Powoli się to wszystko, słuchajcie, zasypia. Mimo to ładna pogoda. Zimno nie jest, wiatru nie ma. Bo wiecie, najgorszy jest wiatr. W każdym razie, o, tu jeszcze jakieś resztki zieloności na krzewach. O, nawet rododendron całkiem zielony. Lubi kwaśną ziemię, tak a propos. Tu znowu jakaś przykład pseudo sztuki. No niestety, takie to jakieś pokraczne. Dzisiaj takie rzeczy są. No ale trawniczek bardzo ładny, słuchajcie. No fajne, takie do zabawy na tym. Latem pewnie masa turystów tutaj wypoczywa, koce porozkładane. Jednakowoż mnie to zaczyna tak interesować, że kto wie, przy sprzyjających okolicznościach można by się tu latem wybrać na parę dni. O, nawet łódka tam jakaś płynie, żaglówka widzę. Nie wiem, wy chyba nie będziecie tego widzieli, ale jest całkiem interesująco. O, domek dla ptaszków. Podejdziemy bliżej. Ja tutaj ten teleskop wyciągnę i zobaczymy domek. Ciekawe, czy coś tam jest. No i? Nie wiadomo, czy jest. Znaczy ja nie wiem, wy pewnie już wiecie. Ale dowiem się. Bo też będę oglądał. O! Tutaj jeździ pociąg, słuchajcie, wzdłuż tego jeziora. Dzisiaj nawet już raz przejeżdżał. No i co, słuchajcie, taka refleksja na temat tej pracy tutaj. Wcześniej pewnie oglądaliście już mój filmik, kiedy pokazałem wam pierwszą część z montażu wentylacji, kiedy wciągałem rury na rusztowanie, znaczy kolega wciągał rury na rusztowanie, ja je odbierałem. Potem zaczynamy budowę centrali. W kolejnych odcinkach zobaczycie, jak ta centrala powstaje. To wam wszystko pokażę. No ale słuchajcie, rzeczywiście, jeżeli chcecie tu przyjeżdżać w ogóle gdziekolwiek za granicę do pracy, to musicie się nastawić na to, że jesteście tutaj po prostu nikim. To są ludzie po prostu, macie robić i nic więcej. To jest jedyne wasze zadanie. Nikt z wami dyskutował nie będzie. Dostajecie najgorszą robotę i macie ją wykonać. Tak to wygląda. O, dzisiaj można się napić Apfelstreusel Kuchen. Aha, ciasteczko jabłkowe. Zupa warzywna z jakimiś paróweczkami. 2 franki więcej. No i ulubiona piosenka milionów ludzi na całym świecie. Świąteczna, chociaż wcale ona nie mówi o świętach, ale jest dosyć ładnie przedstawiona. Ciepło brzmi. No,
Widzicie, tutaj jeszcze miseczki dla piesków. Woda. No i co chciałem powiedzieć? No jesteście po prostu tutaj, przyjeżdża człowiek do pracy i naprawdę dostaje no, najgorszą robotę. Druga sprawa. No wiemy, po co tu przyjeżdżamy. Nie mamy tutaj zamiaru, przynajmniej ja mam takie podejście, że jestem tutaj tylko po to, żeby uruchomić gospodarkę, rolnictwo. To mnie interesuje. Tego na to w życiu czekam. Wszystko chcę w tym kierunku ułożyć, żeby nie musieć już wyjeżdżać. To nie jest takie wcale fajne. Wszędzie nam dobrze tam, gdzie nas nie ma. Wszędzie jest dobrze tam, gdzie nas nie ma. No i taka jest prawda, ale kiedy tu jesteśmy, to człowiek po prostu tęskni do domu. Chce do tej chaty wracać, bo nawet powietrze jest lepsze w Polsce, powiem wam. Wszystko jest lepsze. No co, można no, popatrzeć na tą modę, ale tu przyjechać powiedzmy, o, na wakacje. Ale żeby po prostu tutaj żyć, mieszkać i pracować, to jest jedna wielka tragedia. Są oczywiście ludzie, którzy pracują w ten sposób. To im się podoba. Chcą zmienić miejsce zamieszkania. No ale to już jest kwestia tego, że być może to jest, zostało wyniesione z domu. Trudno powiedzieć. Natomiast ja jestem Polakiem, patriotą, jestem z tego dumny, cieszę się tym i dla mnie to jest najważniejsza rzecz w życiu. Żyć, mieszkać i pracować w Polsce. Przy okazji pozdrawiam zespół Choretnica. Nie miałem okazji wam jeszcze powiedzieć, może ktoś słyszał, może ktoś wie. Taka jest taka piękna piosenka ich, mój hymn. Polecam, posłuchajcie, obejrzyjcie. No to właśnie coś takiego, co ja chcę przeżyć. Ja też jak chodzę, to mnie nogi bolą.